Przypominamy, że 14 października w Ostródzie odbędą się przedterminowe wybory na burmistrza miasta. Uprawnieni do głosowania swój głos na danego kandydata będą mogli oddać w jednej z 17 obwodowych komisji wyborczych. Lokale będą czynne od godziny 8 rano do 22. Należy skreślić z lewej strony w kratce przy kandydacie, postawić znak X i wtedy jest głos ważny. W momencie, kiedy jest więcej skreśleń, jest głos nieważny, jeżeli są przekreślone, również nieważny. Dla osób niepełnosprawnych, które chciałyby wziąć udział w przedterminowych wyborach, przygotowano 6 lokali wyborczych, które są odpowiednio przystosowane. Są to lokale przy ulicy Parkowej 30, Grunwaldzkiej 19A, Chrobrego 3, a także Kościuszki 22 i Pieniężnego 30A. Podczas tych wyborów zabraknie obwodowych komisji wyborczych w szpitalu oraz areszcie śledczym ze względu na niską frekwencję w poprzednich głosowaniach. W związku z niedzielnymi wyborami w Ostródzie od piątku od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. Zakaz jest agitacji, wieszania plakatów, jakiejś w ogóle akcji agitacyjnej. W momencie, kiedy zostanie złamana cisza wyborcza, należy powiadomić Straż Miejską lub Policję. W Ostródzie uprawnionych do głosowania jest ponad 21 tysięcy mieszkańców. Wyniki przedterminowych wyborów poznamy po tym, jak członkowie 17 obwodowych komisji wyborczych zliczą wszystkie głosy. O wyniku poinformujemy Państwa w poniedziałek w Wiadomościach z Regionu.